Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj D-Volt, witam was w kolejnym update'cie. Update miał być na początku miesiąca, ale niestety troszeczkę się spóźnił, gdyż jestem kurwa leniem, ho! Kurwa, lodówka mi strzela. Słuchajcie, mam tutaj całkiem fajny plan, zapisany sobie w formie bardzo fajnej notatki, gówno widzicie bardzo dobrze, bo macie mnie słuchać. Mam tutaj trzy podpunkty, o których opowiem w tym filmie. Postaram się na szybko, żeby zbędnie nie przedłużać. Serie z gier, nadchodzące premiery oraz tematy ogólne. Zacznijmy od serii z gier, ponieważ to są tematy bieżące, które rozgrywają się teraz. Zacznijmy. Metal Gear Rising Revengeance. Naprawdę zajebisty slasher, który teraz dopiero mi się spodobał, kiedy nauczyłem się kontrolować i gra działa naprawdę ładnie i płynnie, ponieważ wyszła na peceta. Też mi kurwa nowość, że jak coś wychodzi na peceta, to jest lepsze. Chyba, że są to zjebane konwersje, które niestety są takim mankamentem dzisiejszych czasów. Widzę Prototype 2. To taki chyba najlepszy przykład, który pamiętam w tej chwili. Serię kontynuujemy, serię będziemy kontynuować, póki gry nie przejdziemy. Wszyscy ostrzegacie mnie przed tym, przed tamtym, tu ci pójdzie chujowo, zbieraj to, zbieraj tamto, ostatni boss jest chujowy i tak dalej. Non stop takie komentarze widzę, ale seria wam się raczej podoba i ja jestem z tego powodu jak najbardziej szczęśliwy. Dalej, The Last of Us Left Behind. Ci, którzy oglądają, wiedzą, że mam małe problemy z moim padem, który jest turbo chujowy i nie chcę kompletnie współpracować, gdyż nie ma czujnika ruchu. Bez czujnika ruchu nie mogę wykonać jednej, jedynej kurwa rzeczy w tej grze, której wymaga czujnik ruchu, czyli machanie pieprzoną latarką, żeby ją sobie podładować, co sprawia, że światełko mi miga i nie pokazują mi się podpowiedzi w grze, co jest turbo zjebane, gdyż ledwo co mogę zrobić. I sam nie wiem, jak to rozegrać. Może spróbuję rozegrać jeszcze raz trochę, jeszcze jeden odcinek tym moim padem obecnym, a nóż jakoś przeżyje. Albo będę musiał sobie skołować pada, pożyczyć na przykład od Hanty na, nie wiem, jeden dzień nagram brakujące odcinki i wtedy wam je wrzucę. Jak to będzie wyglądało, jeszcze zobaczymy. Duel of Champions... What? Duel of Champions to była trzyodcinkowa... Aha, po to to pokazywałem. To była z góry założona trzyodcinkowa seria, która miała, powiedzmy, trochę podpromować Duel of Champions. Razem z MKRR-em graliśmy sobie. Więcej odcinków obecnie nie planuję, gdyż nie mam już jakoś ochoty za bardzo grać w Duel of Champions. Zobaczymy, jak to będzie później wyglądało. Gra jest ogólnie fajna, ale ja, jak sami widzieliście po tych odcinkach, mistrzem karcianek nie jestem, więc... Zobaczymy, a nóż się do niej przekona w jakimś późniejszym czasie. The Wolf Among Us oraz The Walking Dead. Cała masa osób, których nie boję się nazwać debilami albo osobami naprawdę niedoinformowanymi, pyta się mnie: D-Volt, a kiedy kolejny odcinek tego i tego? A ja wam powiem. Huju, kolejny odcinek będzie, kiedy wyjdzie kolejny epizod, gdyż te gry są podzielone na epizody. Tak, niespodzianka, epizody. The Wolf Among Us obecnie ma dwa epizody, obydwa przeszedłem. The Walking Dead sezon drugi ma jeden epizod. Czekamy na kolejne. No po prostu, czekamy, aż wyjdą kolejne epizody. Obydwie gry będą miały ich pięć. Myślę, że kolejny epizod The Walking Dead zbliża się dużymi krokami i będzie jakoś w marcu już, ponieważ jak będzie jeszcze później, no to oni już trochę w chuja lecą, bo to będzie znowu taka przerwa między epizodami, że... No trochę niefajna taktyka. Nie pytajcie się o odcinki, kiedy się pojawią, wtedy się pojawią. Zawsze dążę do tego, żeby było jak najwcześniej, najlepiej w dzień premiery danej gry. Lego. Lego Lord of the Rings to była seria, której się podjąłem, gdyż po graniu w Lego Marvel z Zosią naprawdę spodobała mi się ta konwencja. Przeszedłem sobie i jakoś nie mam w tej chwili ochoty na kolejną grę z serii LEGO. Dużo osób mi mówi, żebym zagrał w LEGO Movie The Video Game. Kurwa, ogarniacie? Zrobili film o klockach LEGO, bazując na popularności gier z klockami LEGO i potem zrobili grę o filmie, który jest na podstawie gier o kurwa klockach LEGO. Notabene byłem ostatnio na Wilku z Wall Street. Ten film jest tak nieprawdopodobny, że on trafia do mojej naprawdę top trójki, czy top piątki, czy top penisa moich najlepszych, najulubieńszych filmów. Trailer jeszcze przed pójściem do kina oglądałem N razy. Zosia w walentynki, za co jej bardzo kochanie ci dziękuję, zabrała mnie właśnie na Wilka z Wall Street. Niesamowita fabuła, ciekawa historia, genialne aktorstwo Leonardo DiCaprio, naprawdę powinien dostać Oscara moim zdaniem. No i cóż więcej powiedzieć. Polecam wam ten film. Jeżeli chcecie usłyszeć o nim coś więcej w moim wykonaniu, dajcie znać w komentarzach, ponieważ
To jest tak dobry film, że aż mnie kusisz, by ruszyć moje tłuste dupsko i wreszcie sobie nagrać jakąś fajną recenzję filmu, ponieważ nigdy tego do końca nie zrobiłem. Widziałem za to drugą część Thora ostatnio i widziałem też grę Endera. Obydwa słabe. Osobiście nie polecam. Obejrzałem Thora, bo bardzo mi się spodobała pierwsza część. Grę Endera po trailerze zapowiadała się fajnie, ale było tam za dużo pierdolenia i jakichś takich moralnych, powiedzmy, rozterek niż ciekawych scen akcji, a tym bardziej dobrego aktorstwa. Kontynuując, Tivoluzje. Kuchenne Tivoluzje ostatnio pojawiły się w formie babeczek. Było to nagranie jeszcze z Sylwestra, ale widać oczywiście moją motywację do montowania filmów. Zmontowałem to dopiero teraz. Dalej był penis zrobiony z bananów oraz dwóch jabłek, którego wszyscy jak nic zauważyliście. No i na razie Tivoluzji nie będzie, gdyż zmieniam trochę moje nawyki żywieniowe. Jest to połączone, powiedzmy, z wysiłkiem fizycznym, którego się podejmuję, aż w tej chwili wam pokażę. Mam rękę i bardziej jej po prostu nie rozewrę. Chciałbym ją wyprostować, ale kurwa nie mogę, bo tak mnie boli od takich uszkodzeń, po mikrouszkodzenia potreningowe w ręce, że nie mogę po prostu bardziej tej ręki rozewrzeć. Taki ból. Muszę to przeboleć. No pain, no gain. Nadchodzące premiery. 21 luty. Rambo The Video Game. Nie. Nie. Rambo The Video Game. To niekoniecznie jest coś, czym jestem zainteresowany. Umieściłem to tutaj, gdyż jak przeglądałem sobie stronkę z premierami gier, to no, oczywiście było wylistowane, ale kurwa, bez jaj. Czy wy widzieliście tą grę? Jeżeli nie widzieliście, to się cieszcie, bo jest tak turbochujowa i tak tragiczna, że ja nawet nie chcę tego oglądać, a co dalej grać w nią, tak więc bitch please. Ale za to, 28 luty są premiery dwóch gier. Thief oraz Castlevania 2. Co do FIFA, mam plan Mam plan grać w FIFA. Powiedzmy, że będziemy nazywać go Tifa. Tifa będę ugrywał i mam zamiar zrobić z tego serię. Jak dobrze mi pójdzie, zobaczymy. W skradankach jestem tak samo chujowy jak, nie wiem, w opowiadaniu dowcipów, czy może jakby to ująć. Jestem tak samo dobry w Tifie, jak w, nie wiem, kurwa, grabieniu liści. Nie, w sumie to liście grabię zawodowo, ale nieważne. Nie będę się teraz siłił na porównania. Tifa postaram się ograć, zobaczymy jak mi to pójdzie. Mam nadzieję, że będzie ciekawie i dla mnie i dla was ewentualnie serię przerwę, no bo mogę, bo robiłem to już 1000 razy, nie? Będzie tak jak ze Splinter Cell Conviction, gdzie po prostu opierdolę, bo się zdenerwuję na grę, bo próbuję bić sneaky i gówno mi z tego wychodzi. Ale zobaczymy w ogóle jak gra jest stworzona, czy jest przyjazna dla noobów. Widziałem, że jest tam jakiś tryb zwiększonej wizji, to może mi jakoś pomoże. Castlevania 2, nie będę tego na razie ugrywał. Tak postanowiłem, chciałbym najpierw zagrać i zaprezentować wam na kanale pierwszą część, a nie zdążę tego raczej zrobić do premiery dwójki. Chyba, że jeszcze przed... Nie, no bo kurde, potem jeszcze jest Dark Souls i Titanfall i inne rzeczy. Dlatego raczej nie zdążę niestety zaprezentować wam Castlevania 1, zanim pokażę dwójkę, zanim wyjdzie dwójka. Dlatego po prostu zrobimy to tak, że... Najpierw przejdę jedynkę, kiedy tylko w najbliższym wolnym czasie przejdę jedynkę i odpalimy sobie dwójkę, która niestety, w przeciwieństwie do jedynki, zbiera naprawdę słabe noty, typu 5 czy 6 na 10. No może 6 to nie jest aż tak turbo słaba nota, ale 5 na 10 już trochę kuje w oczy. Dlatego nie jestem święcie przekonany co do Castlevania 2, ale jedynkę na pewno chcę ograć, bo to super gra i wyszła jakiś czas temu na peceta. Uwaga, dalej, 6 marca wychodzi South Park Kijek Prawdy, tytuł naprawdę epicki, tak samo jak zresztą serial. Grę mam zamiar ograć, podobno jest naprawdę dobra, ludzie po prostu, twórcy nas tak łechtają nas po prostu materiałami z tej gry od ponad roku, czy jeszcze więcej, czy nawet półtorej roku, żeby nam smaczka zaostrzyć, a same materiały z gry i ogólnie otoczka South Parka, dowcipy i postaci z South Parka i fabuła, jak oni tam kurwa wymyślają, to... Zapowiada się na naprawdę fajną rzecz, szczególnie, że jest to jakieś małe RPG. Dlatego ogramy sobie to, zobaczymy. Jeżeli będzie złe, to co zrobimy? Przerwiemy serię! 13 marca jest premiera Titanfall. Titanfall to jest gierka, na którą jestem strasznie najarany. Być może jeszcze dzisiaj, albo maksymalnie jutro zobaczycie materiał z bety, który mam zamiar dzisiaj właśnie zaraz po tym vlogu nagrać. Jestem najarany, grałem troszeczkę w betę, parę meczyków sobie rozegrałem, strasznie mi się podoba rozgrywka. Latanie, mechy, przyjmowanie, futurystyczne bronie, auto-aim z pistoletu.
To jest jak Call of Duty, tylko po prostu na totalnych sterydach, w bardzo fajnej otoczce przyszłości. Nie jest to, nie wiem, Ghosts, gdzie otoczka przyszłości to były jakieś, nie wiem, kurwa, bronie w kosmosie i tak dalej. Tutaj naprawdę ciśniemy mechami, walki mechów, taka ilość akcji, jaka jest na polu bitwy, Battlefield, jaka jest na polu bitwy w Titanfallu, nie ma w żadnej innej grze, mam wrażenie, jeżeli bierzemy takie typowo Call of Duty podobne gry. I to mnie naprawdę do tej gry zachęca, dlatego Titanfall na moim kanale się pojawi. Podobno kampania jest zrealizowana jakby w połączeniu z multiplayerem, więc zobaczymy, jak to się będzie ogrywało. Być może będę grał z kimś, być może sam. Zobaczymy, nie wiem dokładnie, jak gra jeszcze będzie wyglądała. 14, w ogóle wiecie, ja te miny robię. Prawdopodobnie po to, żebyście potem robili sobie z tego memy, bo to zauważyłem, jest bardzo dobra taktyka na jebaczach T-Volta, czy nawet na moim fanpage'u. Like, link w opisie. Żebyście sobie robili memy z mojej twarzy, nie? Ja robię tak. A wy sobie z tego mema robicie i wklejacie to zamiast tekstu w komentarzach. No ale kto wam broni? W sumie fajnie, ja się też mogę pośmiać. Dark Souls 2. 14 marca jest dniem, w którym znienawidzę swoje życie najprawdopodobniej, gdyż Dark Souls 2 jest istną katorgą. Jest to coś, co doprowadzi mnie pewnie do łez, chociaż może nie do łez. Do łez doprowadzi mnie, jak zobaczę, jak po 5 minutach znam sobie sprawę, że tak naprawdę mojego pada rozpierdoliłem o ścianę, gdyż umrę 600 raz, nie będę wiedział, co się dzieje. Ale podejmę się tej gry. Gadałem już z Seto, myśleliśmy o tym, żeby sobie troszeczkę w tę grę pograć razem, być może trochę koopowo, ponieważ jest taka opcja. Jakieś tam elementy na pewno są koopowe, da się grać z innymi, ale nie wiem, czy cały czas, czy tylko jakieś konkretne fragmenty, czy jakieś pseudo dungeony. Tak więc zobaczymy, ale gra na moim kanale się pojawi, co z tym będzie. Zobaczymy, ewentualnie, wiecie co zrobię, nawet nie będę mówił, zgadujcie. Dobra, to jest koniec nadchodzących premier, teraz czas na parę krótkich tematów ogólnych. Po pierwsze, dwie imprezy, które się odbywają w marcu. Pierwsza to IEM, czyli Intel Extreme Masters, jest to turniej. Chyba i StarCraft 2 i LoL, nie wiem czy też Dota, cokolwiek, na pewno będzie League of Legends. W Katowicach jest to coś, na co się wybiorę. Katowice są niedaleko, termin jest przystępny, prawdopodobnie będę tam przez całe 3 dni imprezy, czyli piątek, sobota, niedziela, w niedzielę się oczywiście oddalę, być może pojadę tam już w czwartek, nie wiem z jaką ekipą, nie wiem czy pojawi się tam Zosia, być może nie, myślę, że Hanta też chciał jechać, Seto, mój z moich dwóch znajomych ze studiów, kurwa, wszyscy by chcieli jechać, oczywiście. Ja osobiście planuję naprawdę fajną relację dla was zrobić, do której użyję pewnego sprzętu, którego właśnie mam tutaj też w mojej super notatce napisane unboxing, zobaczycie niedługo na kanale. Mam też zamiar rozdać wam parę wejściówek. Skontaktowali się ze mną organizatorzy IEM-a i będę miał dla was parę wejściówek, nie pamiętam dokładnie ile... O, kot mi nie mrauczy. Mój kot nie robi takiego miau, tylko robi takie... Miśka! Miśka! Miśka, chodź! No chodź tutaj, Miśka, chodź! Kic, 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 kic. Nie, to nie! Będę miał dla was do rozdania parę wejściówek, 5 czy 10, nie jestem do końca pewien, dlatego one będą rozdawane w formie albo losowania, albo konkursu, jak to jeszcze sobie zobaczymy, dlatego oczekujcie. Oczekujcie jakichś informacji na kanale, będzie to w formie filmiku, w którym zobaczymy. Ja jeszcze sobie przemyślę, jak chciałbym to zorganizować. Pewnie jakiś króciutki konkurs będzie, albo nawet losowanie zwykłe. Dobra, Pyrkon. Na Pyrkonie mnie raczej nie będzie. Nie planuję jechać na Pyrkon, Poznań jest dla mnie za daleko, szczególnie, że jest to tydzień po IEM-ie, czy tam IEM-ie. Nie chcę mi się szczerze zaiwaniać przez Polskę tak daleko na Pyrkon, na którym ostatnio w sumie trochę się nudziłem. Największą atrakcją de facto było to, że mogłem, powiedzmy, poznać ludzi z grona YouTube'owego i ogólnie blogowego, których do tej pory znałem tylko przez internet, ale poza tym się tam raczej nudziłem. Był to oprócz paneli, oprócz których brałem udział, to tak naprawdę tylko i wyłącznie tam było rozdawanie autografów i robienie zdjęć. IEM mnie interesuje ze względu na to, że lubię LoL'a, lubię w ogóle turnieje, może uda mi się jakiś wywiadzik trzasnąć z jakąś sławą. I bardziej mi się temat imprezy podoba niż w ogólnym tego znaczeniu fantastyka, której nie jestem jakimś strasznie wielkim fanem, a głównie przecież jest to konwent dla fantastyki przeznaczony. Dobra. Unboxing, o którym mówiłem, jest to unboxing pewnego sprzętu, jest mały, możecie się już domyślać, o co chodzi. Jest to coś, co naprawdę być może pozwoli mi nagrywać całkiem nowe rodzaje filmów, które się wam spodobają. Da mi to możliwości o wiele większe niż używając tego, co mam teraz.
No trudno mi powiedzieć. Nie chcę przyspoilerować. Chcę, żebyście zobaczyli to dopiero, kiedy się pojawi unboxing, a będzie to być może pod koniec tego tygodnia albo jakoś na weekendzie. Czekam na zielone światło od dostawcy tego sprzętu, który mi go oferuje, czyli sklep Media Arena, z którym współpracuję już od dawna i być może ich już znacie. Czekam od nich na zielone światło, gdyż są teraz w trakcie jakichś prac konserwacyjnych na stronie i nie chcą, żebym puszczał filmik z linkiem do ich strony bez po prostu, wiecie... Bez ich przygotowania i sprawdzenia, że ich serwery w 100% działają. No i ostatnia rzecz, ponieważ nie chcę przedłużać, a i tak już filmik jest pewnie w kurwę długi, jak ja się ładnie wyrażam, nie? Jeżeli chcecie, przygotowałem taki mały formularz. Postanowiłem zrobić małe badanie opinii publicznej. Macie formularz Google'a na dole, naciskacie, wypełniacie, 5 minut poświęcicie. Są tam takie podstawowe pytania typu, jakiej długości filmy najbardziej byś chciał oglądać, ile filmów dziennie byś chciał widzieć, jakie rodzaje filmów na kanale chcesz oglądać. Bardzo szybka ankieta. Wrzuciłem do tej pory na Face, już jest chyba około 2500 odpowiedzi. Statystyki się tworzą, przedstawię je Wam na kanale w najbliższym czasie i postaram się zobowiązać do wyników, które tam zostaną zaprezentowane. Tak więc jeżeli chcecie, pamiętajcie, nie trzeba się nigdzie logować, żadnego Google'a, nic. Wchodzicie, wypełniacie, wysyłacie odpowiedź. Jest tam też dołączony mały filmik, który może poprawić Wam humor. No i to było chyba na tyle. Na razie w lutym tak strasznie dużo nie ogarnę co do serii, które się pojawią, to jeszcze pomyślę tak naprawdę, czy mogę zapełnić ten czas do premier, bo Left Behind się zaraz skończy, Metal Gear też się w końcu skończy, dlatego będę musiał wybrać sobie jakąś gierkę, którą będę grał przez najbliższe 2 tygodnie pozostałe lutego, czy tam 1,5 tygodnia pozostałego. Może to będzie Bulletstorm, o którym dużo ludzi mi mówiło, czy też coś całkiem innego. Jeszcze się nie zdecydowałem. Na pewno jak przyjdzie czas, zobaczycie to na kanale. Tak więc dzięki wielkie za uwagę. Wyciągnąłbym ręce dalej, ale nie mogę. Jestem takim kurwa zakwasowym zombie. Zakwasowy zombie. Dzięki wielkie za oglądanie. Jak już mówiłem, jeżeli się Wam podobało, łapencja w górę i do zobaczenia w kolejnym vlogu update'owym, który postaram się już zrobić na początku marca. Tak więc trzymajcie się. Hej!